Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj mamy bohatera nietypowego, dlatego że naszym dzisiejszym bohaterem są przywrócone dni Gorzowa, a opowiedzą nam o tych dniach, o atrakcjach, z których będziemy mogli korzystać. Pani Ewa Sadowska-Cieślak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Pan Włodzimierz Rój, szef gorzowskiego OSIR-u. Dzień dobry. To strona techniczna będzie zapewniona, zabezpieczona. I pani Ewelina Chruścińska-Jackowiak, specjalistka od promocji miasta. I jestem bardzo ciekawa, jak ta promocja miasta w najbliższych dniach będzie wyglądała, bo rzeczywiście wydarzenie wydaje się bardzo, bardzo ciekawie zapowiadające się. Pani Ewo, jak to będzie wyglądało? Rzeczywiście wydarzenie będzie wyjątkowe, ponieważ czekaliśmy na nie tak naprawdę 4 lata. Od 4 lat w mieście nie odbywały się Dni Gorzowa. Prezydent podjął taką decyzję, ponieważ wielokrotnie docierały do nas sygnały, że mieszkańcom brakuje tego święta. Że mieszkańcy chcą wspólnie świętować. Że chcemy wspólnie wyjść, spotkać się, że chcemy poczuć klimat tego miasta, bo mieszkańcy kochają Gorzów. Tak jaki jest, czy z dziurami w drogach, czy z zielenią taką, czy inną, ale kochamy nasze miasto i chcemy mieć takie święto, w którym wychodzimy i cieszymy się z tego, że jesteśmy mieszkańcami właśnie tego miasta. Historia Gorzowa jest taka, że każdy skądś jest. Taka jest specyfika tego miasta. Wielokrotnie się o tym mówi, że przyjechałem tutaj na chwilkę, bo dostałem pracę i zostałem, bo tutaj przywiała mnie miłość, inne sprawy i jesteśmy z różnych miejsc, a łączy nas właśnie to miasto i mamy nadzieję, że to będzie takie wyjątkowe, ciepłe, radosne, pełne niespodzianek święto. To jest bardzo trudne zadanie, dlatego że po latach przerwy, po czymś, co gorzowianie pamiętają, co się kiedyś działo, no trzeba mieć to takie mocne, porządne, dobre wrażenie, żeby mieszkańcy później chcieli, później, no, żeby nalegali, że tak, że było świetnie, róbmy to dalej. Gdzie gorzowianie będą mogli przejść, panie Włodzimierzu? A więc tradycyjnie gorzowskie bulwary, ten teren zielony, który w zasadzie ożywia się z dnia na dzień. No i oczywiście bulwar wschodni i zachodni i łączy wszystko most. Będą dwie sceny, jedna główna przy żelaznym kolejowym moście, tam gdzie 4 lata temu też się odbywały te główne eventy, no i druga przy loku, czyli na bulwarze wschodnim. No i oczywiście na bulwarze wschodnim rękodzieło i zachodnim stragany. Po drugiej stronie mamy Wesołe Miasteczko, miejsce do gier, będzie Grand Prix Gorzowa o Puchar Prezydenta rozgrywane w sobotę i w niedzielę. No i oczywiście przy ulicy Fabrycznej, tak jak w poprzednich latach, usytuowane będą punkty gastronomiczne. To jest takie duże przedsięwzięcie logistyczne. Ogarnąć trzeba właśnie sceny, sprzątanie, porządek. To jest już swego rodzaju impreza masowa, więc wszystkie służby, rozumiem, są uruchomione. To znaczy pracujemy tu wspólnie, bo nie ma tu przy nas, czy z nami, pani Sylwii Bicz, szefowej MCK-u, która jest głównym koordynatorem imprezy, ale niestety stan zdrowia... Ale tu naszych widzów uprzedzimy tak, że niestety czy to przygotowania do imprezy, czy inne okoliczności spowodowały, że nie ma pani Sylwii dzisiaj z nami, bo jest chora, ale także nadzoruje wszystko. Także wspólnie tworzymy duży zespół, który całym sercem i oddaniem się chce, ażeby te wszystkie eventy przez te 3 dni wypadły znakomicie. Nawet zapewniamy kilkaset miejsc siedzących podczas występu pana Jacka Wójcickiego. To już jest atrakcja, o której musimy szczególnie powiedzieć, tak. Żeby nie było, że nie pomyśleliśmy. Pani Ewelino, jak jest takie święto, to po pierwsze trzeba pokazać, że chcemy zapewnić naszym mieszkańcom cały pakiet atrakcji. Zawsze się mówi o gwiazdach, zawsze mówi się o takich szczególnych wydarzeniach. I to jest też coś, co w jakiś sposób może wyróżnić miasto od takich innych imprez, które się w podobnym czasie w innych miejscach dzieją.
Szczególny splot okoliczności albo imienia i nazwiska, ponieważ będziemy mieli okazję podziwiać występy Jacka Wójcickiego. Zgadza się, rzeczywiście jest to zbieg okoliczności, natomiast ten koncert już był też zakontraktowany, zanim nasz pan nowy prezydent stał się prezydentem, więc no, też nie był to celowy zabieg, aczkolwiek mamy nadzieję, że uda nam się to też w bardzo fajny sposób wykorzystać już w czasie koncertu, ale to już to będzie jest niespodzianka. Niespodzianka, zgadza się. Jakie jeszcze inne ciekawostki, atrakcje? Zanim przejdę do atrakcji, to mam nadzieję, że uda mi się rzeczywiście tej panią Sylwię godnie zastąpić, ponieważ ona jest, można powiedzieć, taką twarzą organizatora Miejskiego Centrum Kultury i też w świetny sposób opowiada o tych wszystkich atrakcjach. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o Dni Gorzowe, szczególnie chcemy podziękować, jesteśmy dumni ze wszystkich naszych instytucji kultury, ponieważ stanowimy w tej chwili jedną wspaniałą drużynę, która stara się mieszkańcom zapewnić jak najlepszy czas podczas tych 3 dni. Zaczynamy w piątek właśnie koncertem Filharmonii Gorzowskiej pani Grażyny Brodzińskiej i właśnie Jacka Wójcickiego na największej scenie przy Moście Żelaznym. I to będzie początek huczny, tak? Tak, to będzie początek huczny. Natomiast w sumie to wczoraj okazało się, że przed samym koncertem odbędzie się też letnia masa krytyczna, rowerowa. W związku z tym też już połączyliśmy siły i mamy nadzieję, że wszystkie osoby, które w tym czasie wezmą udział w masie, również dołączą do koncertu i tłumnie przyjadą na rowerach również na koncert. To jest piątek. Tak. Później mamy sobotę i... W sobotę o godzinie 12:00 Gorzowska Orkiestra Dęta pierwszy raz z dominanty odegra Hejnał. Później o 14:00 zagra specjalny koncert na moście. Właśnie tutaj już pan dyrektor wspomniał, że oczywiście będzie ulica Fabryczna zamknięta, bulwary. Natomiast to, co jest dla nas też wspaniałe i myślę, że wielu mieszkańcom się spodoba, będzie zamknięty most. Więc ta komunikacja... No, kierowcom chyba nie bardzo się spodoba. Mamy też drugi most, w związku z tym myślę, że nam wybaczą, że no, jest to tak fantastyczne święto miasta dla mieszkańców, więc to jest wszystko zrobione z myślą o dobrej zabawie, więc liczymy na to, że nam wybaczą i że mimo wszystko jednak ten ciąg komunikacji... Porzucą samochody i przyjdą na most. Dokładnie. I jeszcze jest komunikacja miejska, w związku z tym na pewno wszyscy będą... Komunikacja, rozumiem, będzie dostosowana do zarówno do zmian organizacji ruchu, ale też chyba do tej intensywności imprez, prawda? Tak, na pewno też będzie też specjalny tramwaj, który, tak jak przy tego typu okazjach, tak jak na przykład było na Nocnym Szlaku Kulturalnym, który też będzie mógł z różnych miejsc Gorzowa ludzi, mieszkańców dowozić na miejsce imprez. Pozostaje niedziela. Natomiast jeszcze koncerty, ponieważ ogólnie przez sobotę i niedzielę no, dzieją się fantastyczne rzeczy. Są i różne miasteczka, miasteczko historyczne, miasteczko dla naukowców, gdzie będą pokazywane eksperymenty. Później różne warsztaty dla dzieci. Gminy też ościenne będą pokazywały swoje też najlepsze atrakcje, które mają u siebie. Nasze instytucje kultury również też będą starały się to wszystko pokazać, żeby mieszkańcy też mogli poczuć i zobaczyć, jak wiele mogą skorzystać u nas z kwestii kultury w naszym mieście. Bo to chyba tak jest właśnie, że ten przekaz, informacja do mieszkańców dzieje się dużo w mieście, bardzo w różnych dużo. Miejscach, natomiast nie zawsze ta informacja trafia do mieszkańców, nie zawsze mamy taki przekaz, że nasze instytucje kultury, ale też kluby sportowe organizują różne przedsięwzięcia, z których mieszkańcy mogą korzystać. Mamy też nasze fantastyczne stowarzyszenia miejskie, które też no, bardzo dużo robią dla miasta i w zasadzie no my już od 2 lat składamy taki miesięcznik Solidna Porcja Aktywności Miejskiej, SPAM. Osoby, które nie mogą jej dostać w formie papierowej, to mogą na naszej stronie gorzów.pl
również tą wersję elektroniczną sobie ściągnąć. I w zasadzie, no jak zaczynaliśmy składać spam, no to nie było aż... Czasami mieliśmy rzeczywiście problem, żeby jakiś dzień zapełnić, ponieważ tam każdego dnia są przedstawione wydarzenia, które się dzieją w mieście. Natomiast teraz generalnie mamy ogromny problem, żeby wszystko pomieścić, bo naprawdę... Tak dużo się dzieje. Bardzo dużo. Pani Ewo, czy pogoda jest zapewniona? Pogoda bezwzględnie jest zapewniona. Będzie słonecznie, będzie pięknie, będzie ciepło, będzie miło. Staraliśmy się, aby atrakcje były dla każdego. I dla dzieci, i dla młodzieży, i dla rodzin z dziećmi, i dla seniorów. Ewelinka nie wspominała, ale będzie zorganizowane miasteczko seniorów, aż w trzech dużych namiotach. Nie zdradzę szczegółów, co będzie się tam działo, ale pomyśleliśmy dosłownie o, mamy nadzieję, każdym mieszkańcu naszego miasta. Wcześniej, gdy przygotowywaliśmy się jeszcze do organizacji Dni Gorzowa, ogłosiliśmy taką akcję. Z tego, co pamiętam, do 8 maja każdy mógł zgłaszać swoje pomysły, jak chce włączyć się w to święto, bo my nie chcemy, żeby to było święto zorganizowane przez Wydział Kultury, Promocji. Żeby to była Akademia Poczci, prawda? Nie. To miasto ma pokazywać nas. To jacy jesteśmy, to czym się interesujemy, to czym żyje nasze miasto. Wielokrotnie padały takie sugestie, że Gorzów jest kulturalną wyspą. To, o czym mówiła Ewelina w kontekście spamu, pokazuje, że wcale tak nie jest. A my chcemy pokazać, właśnie będąc w jednym czasie, w jednym miejscu, jak wiele się dzieje, jak mamy wspaniałe instytucje kultury i ludzi, którzy mają głowy pełne pomysłów. To chyba jest bardzo ważne, żeby właśnie te instytucje, które po pierwsze korzystają ze środków publicznych, ze środków miejskich, mają określone zadania, żeby też poczuły się włączone w to, żeby też odbierały tak dwustronnie. Po pierwsze sprzedają się, pokazując z czym się zajmują, co robią, ale po drugie też jak gdyby spłacają dług wobec mieszkańców, bo tak naprawdę to środki publiczne też w mocny sposób wspierają ich funkcjonowanie. Oczywiście zgadzam się z panią. Myślę, że to daje też takiego pozytywnego, chciałby się powiedzieć, kopa, taki motorek, że jeszcze więcej chce nam się robić. Nasze ostatnie inicjatywy w Parku Róż pokazały, jak bardzo ludzie chcą wychodzić z domu, jak chcą spędzać razem czas. Gdy przygotowywane są spektakle przez aktorów z naszego teatru, jak wielu przychodzi ludzi, jak wielu przychodzi seniorów z wnukami. Myślę, że to, gdy ludzie są razem z nami i pokazują, że tak, chcemy tu być, to nam się nie podoba. Czasami coś nie wyjdzie, ale to daje nam poczucie tego, że możemy coś jeszcze zrobić, że nam się chce i że nie jesteśmy tylko pracownikami od samorządowymi czy miejskich instytucji kultury, ale jesteśmy ludźmi, którzy tym żyją, a przede wszystkim jesteśmy mieszkańcami tego miasta. Panie Włodzimierzu, tak z doświadczenia spytam. Przy różnych imprezach mogą zdarzyć się różne rzeczy. Zabraknie prądu, coś się tam urwie i tak dalej. Czy wy macie taką ekipę szybkiego reagowania na takie okoliczności, że proszę bardzo, jest akcja, trzeba szybko coś poprawić? Myślę, że działamy wiele lat wspólnie i tu mamy ze służbami bardzo dobry kontakt. Nawet ostatnio w Parku Róż padł agregat i Straż Pożarna przysłała swój, także to działa na różnych poziomach. Jesteśmy z Gorzowa, więc sobie po prostu pomagamy. Czy również atrakcje jakieś sportowe w trakcie tych Dni Gorzowa są zapewnione? Bo ostatnio mieliśmy gorzowską dziesiątkę, prawda? I coraz więcej takich imprez biegowych, sportowych się zaczyna dziać. Tu mamy tą masę rowerową. Czy oprócz tego jakieś sportowe wydarzenia? No właśnie, wróciłem z bulwaru tego naszego zielonego przy Wale Okrężnym i tam tworzymy boiska do piłki siatkowej. Przez sobotę, niedzielę zapraszamy gorzowian na Grand Prix Gorzowa. Rozumiem, że plaża już będzie funkcjonowała? To znaczy czy jeszcze... plaża, czy miejsce do leżakowania, bo plaża to poważne słowo jest. Miejsce do leżakowania uruchomimy po dniach Gorzowa. Kiedy się ewakuuje stamtąd Wesołe Miasteczko, Dmuchańce. Także sobota, niedziela zapraszamy do aktywnego grania z nami w siatkówkę właśnie na tychże boiskach.
To rozumiem, będzie Grand Prix gorzowskie, tak? Dokładnie. Czy to w innych dziedzinach sportowych też? Czy tylko znaczy koncentrujemy się po prostu na tym terenie bulwaru. Oczywiście tu musimy wspomnieć o 70-leciu klubu sportowego Warta, który właśnie na boisku przy ulicy Wyszyńskiego będzie rozgrywał swój jakiś świąteczny mecz, plus będzie organizował festyn i również działacze się włączą do pewnych działań na scenie przy Loku na Bulwarze Wschodnim, także to będzie ten akcent bardzo, bardzo sportowy, bo 70 lat istnienia klubu, który kiedyś był wielosekcyjny i wielu sportowców wychował, no to są bardzo godne obchody. W bardzo dobrym momencie akurat. No właśnie chciałam powiedzieć, że w dobrym momencie tak ten jubileusz przypadł, pewnie nieprzypadkowo, no ale to jest, sztuka wykorzystywania okazji, prawda? Łączymy siły, Warta się zwróciła do SIR-u o pomoc w organizacji obchodów, więc stwierdziliśmy, po co to gdzieś tam rozdrabniać, niech też przyjdą działacze na scenę, niech się pokażą, niech sobie wręczą odznaki, niech wszyscy sobie zrobią zdjęcia, powspominają, bo to właśnie jest te święto miasta, no i ich klubu, i tym bardziej jest to miłe. Pani Ewo, czy ta impreza jest tak może nagłośniona, tak rozpropagowana, że nie będzie później takiej możliwości, że ktoś powie, a ja nie wiedziałam, że w Gorzowie coś się dzieje. Stanęliśmy dosłownie na głowie, żeby każdy mieszkaniec miał okazję dowiedzieć się o tym, że 26, 7 i 8 czerwca świętujemy, że nasze miasto obchodzi Dni Gorzowa. Ja przy tej okazji bardzo chciałam podziękować wszystkim redakcjom, dosłownie wszystkim, które bardzo aktywnie zaangażowały się w promocję tego wydarzenia. Nikt nam nie odmówił, każdy był chętny. Dodatkowo przygotowujemy jeszcze takie ulotki, na których będą znajdowały się mapki oraz programy, tak żeby mieszkańcy wiedzieli, jak się poruszać. Już od przyszłego tygodnia będziemy je rozdawali mieszkańcom naszego miasta, ale ci, do których nie dotrzemy, także będą mogli pobrać je u nas. Będą one dostępne w internecie. Jesteśmy na Facebooku, na stronie internetowej. Robimy właściwie, z pewnością robimy wszystko, żeby mieszkańcy dowiedzieli się o tej naszej wielkiej sprawie. Czyli jeśli ktoś 26, 7 bądź 8 zostanie w domu i później powie, że nic nie miałem co robić, no to po prostu to już będzie Tylko grypa może go zatrzymać. Tylko grypa i tego wszystkim mieszkańcom życzymy, żeby żadna grypa nikogo nie dopadła, bo atrakcji naprawdę jest bardzo dużo. Innych wymówek nie przyjmujemy. I tak, innych usprawiedliwień nie przyjmujemy. Wszystkich gorąco zapraszamy, zachęcamy do udziału w dniach, bo niespodzianki jeszcze, o których nie wspominaliśmy, czekają, więc warto przyjść, warto uczestniczyć. I ja jeszcze tylko ze swojej strony dodam, że może nie w ramach Dni Gorzowa, ale tak na początku Dni Gorzowa również zapraszamy do Gorzowskiego Teatru w piątek o 26 o godzinie 17, gdzie będzie piękna uroczystość, będzie gala konkursu Lady D, czyli Dama Niepełnosprawna, gdzie będziemy chcieli uhonorować kobiety niepełnosprawne, które mimo swojej niepełnosprawności odnoszą sukcesy w życiu zawodowym, w życiu sportowym. Także wstęp wolny również zapraszamy. Myślę, że się wpiszemy również w ten klimat gorzowskich dni, bo to będzie wydarzenie takie gorzowsko-lubuskie, więc tutaj też tak troszeczkę na początek się wpiszemy. Natomiast jeżeli chodzi o sam teatr nasz gorzowski, to również będą z nami współpracować inauguracja sceny letniej. Inauguracja sceny letniej w sobotę w 2 spektakle, tylko tutaj zaznaczam, że na Starym Rynku. Zapraszamy serdecznie. Zmiana. Ale myślę, że to musiało być, bo scena letnia pewnie by nie pomieściła wszystkich chętnych. Dokładnie. Poza tym też musiały być specjalne warunki dla aktorów, więc dlatego też... No ale to wszystko jest tak blisko w obrębie w zasadzie jednego miejsca, centrum, więc na pewno... Nikt niczego nie przeoczy. Ja bardzo, bardzo pięknie dziękuję. Oczywiście wszystkich gorzowian zapraszamy. I na koniec jeszcze jeden komunikat. Tu się pewnie panu Włodzimierzowi niekoniecznie spodoba, ale szanowni państwo, od jutra w soboty nie płacimy za parkomaty. Także proszę pamiętać o tym, proszę nie biegać za tymi złotówkami, 50-groszówkami, 2-złotówkami. Nie trzeba jutro wrzucać pieniędzy do parkomatu. Parkowanie w centrum jest za darmo. A jeśli można dorzucić, jeżeli ktoś zapomni i wrzuci, może z tym biletem
przyjść. Zostawić na poniedziałek. Nie, nie, nie. Najprostsze by było, żeby przyszedł do strefy płatnego parkowania i dostanie zwrot pieniążków. Także takie komunikaty na koniec. Bardzo Państwu dziękuję. Oczywiście czekamy na wszystkie atrakcje. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.